Wróćmy do pewnego wydarzenia, którego świadkami byliśmy w grudniu 2017 roku, kiedy doszła do skutku ta konferencja, o której też już dzisiaj była mowa na wstępie, czyli związana ze 150. rocznicą urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. To była wtedy pierwsza chyba tak poważna konferencja polsko-litewska, konferencja, która była wynikiem porozumienia na takim dość wysokim szczeblu, kiedy spotkaliśmy się, koledzy historycy z litewscy i nasi historycy z kraju, i po raz pierwszy bardzo merytorycznie rozmawialiśmy nie tylko o Józefie Piłsudskim jako bohaterze tamtego wydarzenia, no bo to już była jego rocznica urodzin, ale w ogóle o stosunkach polsko-litewskich w XX wieku. Tamta konferencja była bardzo udana, ona została bardzo ciepło przyjęta przez historyków, przez publicystów, była szeroko komentowana w mediach litewskich, w mediach polskich, w publicystyce oraz bardzo pozytywnie oceniona przez środowisko badaczy naukowych. W związku z tym tamten pomysł postanowiliśmy kontynuować teraz, w chwili obecnej, na tej naszej kolejnej konferencji zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, czyli próba spojrzenia na relacje polsko-litewskie w XX wieku. Ona może nie jest aż tak bardzo doprecyzowana jak tamta, bo tam rzeczywiście bohaterem był Józef Piłsudski. Ta konferencja, na której jesteśmy w dniu dzisiejszym, ma charakter konferencji interdyscyplinarnej. Co było zresztą widać, mówimy o języku, mówimy o kulturze, mówimy o źródłach historycznych, będziemy mówili jeszcze o innych zagadnieniach. Oczywiście dominuje ta wielka polityka, bo w relacjach polsko-litewskich w XX wieku polityka jest najważniejsza. To jest problem, który zawsze dotyka naszych wspólnych relacji, czyli problem Wilna. No, to jest taka jakby zasadnicza sprawa, kiedy patrzymy na nasze wzajemne relacje. Ale nie tylko. Okazuje się, że jest wiele innych ciekawych zagadnień ważnych, o których powinniśmy rozmawiać.